Każdy z nas czeka na nowy, ogromny event, a tak się akurat składa, że chyba nadszedł czas, aby rozpocząć do niego odliczanie. Oprócz tego czeka nas najpewniej ożywienie Katusa, a te oraz inne nowości poznacie już dzisiaj, a więc hej wszystkim z tej strony Jaju i tylko przypominam o kodzie Jaju ty w Fortnite'owym sklepie. Do wydarzenia Halloween zostało naprawdę mało czasu, a wraz z nim rozpoczynamy konkurs o wartości 4000 fałdolców. Bez kodu Jaju ty się nie obejdzie, więc wpisujcie go czym prędzej i trzymajcie, aby nie przegapić gapić nagrody i wygranej, a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy! Jeżeli siedzicie na tym kanale dłużej niż tydzień, to na pewno znacie taką osobę jak Shina Battle Royale, która to jest jedną z najlepszych likarek w Fortnite'owym świecie. Nieraz przewidziała przyszłość naszej gry i tym razem nie będzie inaczej, ponieważ jak to podają najnowsze przecieki, najprawdopodobniej moje spekulacje co do tego sezonu ponownie były trafne i fabuła rzeczywiście potoczy się po mojej myśli, przynajmniej w kwestii Katusa, ale zacznijmy od początku. Po jego porażce z Wintertechem na mapie ostał się tylko jego szkielet i ogromny miecz wbity w jego czaszkę. Oznaczałoby to dla Katusa definitywny koniec, ponieważ nawet przy próbie odrodzenia najzwyczajniej w świecie ciągle miałby miecz w głowie, co raczej nie pozwoliłoby mu na zregenerowanie martwych tkanek. Jednakże, jak doskonale wiemy, w Fortnite istnieje coś na wzór magii i według najnowszych przecieków to właśnie ona przyczyni się do odrodzenia bestii, ale po kolei. Event, o którym będzie jeszcze dzisiaj mowa, rozpocznie się już niedługo. Będzie on swoistą apokalipsą, ponieważ najpewniej uzyskamy kumulację wszystkich możliwych dotychczasowych eventów i najzwyczajniej w świecie każda możliwa opcja stanie się wiarygodna. Przykładem może być tutaj rakieta, która to rozpocznie reakcję łańcuchową, a wiemy to dzięki najnowszym przeciekom. To właśnie nad nią ujrzymy zegar do odliczania, jednakże to dopiero początek nadchodzących zmian. W którymś momencie całe wydarzenie dojdzie do momentu kostki, która to będzie odgrywała kluczową rolę. Wstępnie, według przecieków, znajdzie się ona w okolicach Katusa. Na początku wspomniałem, że w Fortnite istnieje coś takiego jak magia, a więc najzwyczajniej w świecie jest nią kostka. Sama w sobie jest ucieleśnieniem zła i najpewniej możemy ją porównać do swoistego Apophisa, ponieważ bezpośrednio odpowiada za czystkę 98% ludzkości w tamtym świecie za sprawą plagi, jaką jest burza. Zresztą kostka oficjalnie nosi miano króla burzy. Posiada ona moc do materializowania bytów, które są w stanie przebijać się przez wszystko, co stworzył człowiek. Bydlaki zwane pustakami robią to za pomocą brutalnej siły i po prostu swojej liczebności. Kevin w trakcie swojej egzystencji utworzył setki tysięcy, jak nie miliony gruchotaczy. Jest to najpotężniejszy aspekt burzy, jednakże nawet z tym resztka ocalałej ludzkości obroniła się przed królem, sprawiając, że ten powrócił dopiero w dalekiej przyszłości pod postacią kostki i najpewniej gdyby nie wyłom pierwszej rakiety, to nigdy by do tego nie doszło. Skoro Kevin posiada moc materializowania żywych organizmów lub czegoś w tym rodzaju, to myślę, że to, iż pojawi się obok Katusa, może nie być przypadkowe, ponieważ najzwyczajniej w świecie go ożywi i sprawi, że ten będzie kolejnym aspektem zniszczenia jestem apokalipsy, który spopieli część naszej mapy. Czeka nas apokalipsa pełną parą i w przypadku, w którym zło i magia ingerują w naukę, to nawet ten miecz w głowie bestii nie jest żadną przeszkodą, ponieważ Kevin najzwyczajniej w świecie wskrzesi ciało, które będzie kontrolował niczym sznurkami. Niestety bez pomocy Wintertechu jesteśmy bezbronni, a ten usunął się z naszego świata wraz z końcem sezonu 9. Kolejnym dowodem potwierdzającym to, iż Katus ożyje, jest fakt, że podczas eventu jego szkielet zniknie. Pierwsza koncepcja mówi właśnie o tym, że zniknie, ponieważ bestia się odrodzi. Istnieje o wiele więcej pomysłów, a takim chyba najbardziej wiarygodnym jest ten mówiący, że przybysz przerobi cały szkielet na 32 staki mączki kostnej, po czym zazieleni naszą mapę. Innym, tym razem bardziej realnym pomysłem jest to, że najzwyczajniej w świecie szkielet zostanie unicestwiony. Jakby nie patrzeć, to leży blisko rakiety i meteorytu, który samym sobą mógłby unicestwić cały Fortnite'owy świat, a nie tylko jakąś tam śmieszną wyspę. Taka eksplozja najzwyczajniej w świecie zdmuchnie szkielet z naszego świata, pozostawiając tylko popiół i zgliszcza. Przy okazji władca zgliszcz może w końcu będzie miał jakiś ciekawy tron dla siebie. Takie informacje podają nam pliki, a także likerzy, a jeżeli chcecie być pierwsi pod odcinkami, nowościami, czy po prostu chcecie pochwalić się zakupem czegokolwiek za pomocą kodu JAJUTY, to wbijajcie naszego Discorda, gdzie trwa konkurs na comiesięczną rangę, a więc jeżeli macie jakiegoś fortnite'owego
jajowego fanarta, to koniecznie się tam tym pochwalcie. Każdy event i spekulacje na jego temat zaczyna się od jednej prostej rzeczy, a jest nią odliczanie do końca sezonu. W większości sezonów było to robione w sposób ciekawy i kreatywny. W telewizorach pojawiały się ostrzeżenia, albo w miejscu eventu był profesjonalny licznik, to nadawało temu wszystkiemu pewien urok i frajdę, jednakże epicy już od 3 sezonów idą całkowicie na łatwiznę i inaczej nie będzie w sezonie 10. Standardowo nad głównym miejscem eventu zobaczymy ogromny hologram, który w istocie będzie licznikiem do rozpoczęcia wydarzenia. Według wstępnych przecieków zobaczymy go już w piątek, a ten będzie odliczał czas do 13 października, czyli do niedzieli. Znajdzie się on nad rakietą w stęchłym składzie. Sam event najpewniej rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20, ponieważ to na wtedy przewidziany jest koniec sezonu 10. Będzie to kolejny krok w karierze Fortnite i zobaczymy, czy będzie to mały kroczek do ponownej potęgi i hegemonii, czy może krok ku sarkofagowi. Fortnite'owi jest bliżej do tej drugiej opcji, jednakże zobaczymy, czy u epickich już zostali powywalani ludzie odpowiedzialni za fabułę, czy może nie. Pamiętajcie sobie dzwoneczku, aby nie przegapić żadnego odcinka sezonu 11, a także aby nie przegapić